Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną jest jak zawsze Patryk Brzozowski. Dzień dobry, moi drodzy. To jest motoryzacyjny skrót tygodnia, czyli program, w którym co tydzień przedstawiamy wam nowe informacje ze świata motoryzacji, a także testujemy samochody, czyli opowiadamy o wrażeniach z tym związanych. No i czasem gościmy też różne osobistości, ale akurat dzisiaj takiej osobistości niestety nie ma. Jesteśmy tylko my, więc musicie to jakoś przeżyć. Bierzemy też oddechy od czasu do czasu. Czasem, ale bardzo rzadko. A w tym tygodniu porozmawiamy o tym, że nowy Ford Ranger Raptor będzie w Polsce, no, będzie z V6-ką i będzie droższy niż się spodziewaliśmy. Oprócz tego jeździłem Porsche 911 Carrera GTS, miałem też okazję pojeździć Audi RS3. I co się jeszcze stało w świecie motoryzacji, oprócz tego, że ja robiłem różne fajne rzeczy? A ja robiłem sesję nowej Skody Enyaq iV w wersji Founders Edition, jakiej jeszcze w życiu nie widziałeś. I wow, już nie zobaczysz, bo nie ma jej sprzedaży. A ja jeszcze jeździłem Oplem Grandlandem. Ja też jeździłem i to jakiś czas temu, więc możemy się podzielić. Porównać doświadczenia. Tak, tylko ty jeździłeś inną wersją, ja jeździłem inną wersją, dlatego nasze doświadczenia są cenne. Będzie unikalny odcinek. Nasze rozmowy są cenne. Zaczynamy wiadomości MST. Nowy Ford Ranger Raptor. Znamy już polskie ceny. No, właśnie mieliśmy o tym opowiadać chyba w zeszłym tygodniu jakoś. Przynajmniej nosiliśmy tak, ale się z takim coś zamiarem. Nie wyszło. Coś nie wyszło, zabrakło nam czasu, także ale mówimy wiesz co? O tym dzisiaj. Teraz mamy już pełne informacje, bo wtedy to były tylko plotki. Spekulacje, mój drogi. Spekulacje, czyli to, co lubimy najbardziej. Chociaż nie gramy na giełdzie. A okazało się, że cena, którą mieliśmy podawać w zeszłym tygodniu, czyli 284 800 zł, to jest cena netto. Netto, tak. To rzadko kto podaje teraz cenę netto. No, czyli w rzeczywistości to jest bliżej 350 000 zł. Przy czym jak ja skonfigurowałem ten samochód, nie wybierając opcjonalnego lakieru, dodajmy. Aha, to tylko pozostałeś przy tym plebejskim. Cena wyszła 367 000 zł. Pomarańczowym za 0 zł. No, dokładnie. Ale opowiedzmy, czym jest w ogóle Ford Ranger Raptor i dlaczego jesteśmy co do zasady podekscytowani na jego wejście na polski rynek. Tak. Mamy tutaj do dyspozycji 3-litrowy silnik V6 o mocy 288 koni mechanicznych. Biturbo w dodatku. 491 Nm właśnie dzięki tym podwójnym turbo, które tam dzielnie pompują powietrze, dzięki czemu wasz Ford Ranger Raptor będzie mknął dzięki swojemu zawieszeniu z firmy Fox Body dokładnie. Shocks, dokładnie, czyli takiej, która specjalizuje się w wyścigach pustynnych między innymi, no, w wyścigach terenowych po prostu. No i macie też tryb, oczywiście wzorem tamtego Raptora, Baja się nazywa, czyli właśnie wzięty wprost z wyścigów pustynnych. Trybów jest aż 7, z czego tylko 3 są na drogę. Właśnie. A reszta jest, no to żeby mknąć po bezdrożach. Tak, i po to powstał Ford Ranger Raptor. Szybko, dokładnie. Szybko mknąć po bezdrożach. Między innymi do tego służy tryb Baja i w ogóle cały ten samochód. Jeździliśmy poprzednią wersją i to, moi drodzy, z dieslem. A teraz, jak się okazuje, wykonaliśmy pewien upsizing zamiast downsizingu i dostaliśmy V6 podwójnie uturbioną, co jest no, niespodziewanym ruchem ze strony Forda, na pewno, który właściwie idzie w stronę elektryfikacji i ma tego dokonać, a mówię o pełnej elektryfikacji gamy wcześniej, 5 lat wcześniej niż cała Unia Europejska, więc V6 tutaj jest czymś niecodziennym. To prawda. No. To, co wyróżnia nowego Forda, jest chociażby aktywny wydech. Także już nie tylko będziesz wyglądał ostentacyjnie, ale jeszcze będzie cię słychać. No mam nadzieję, że tak będzie. Słuchaj, no. Za tyle pieniędzy to on powinien śpiewać i tańczyć. A więc to, że ma aktywny układ wydechowy, jest dobrym zwiastunem. Powiedzmy, że czuję się przekonany. Wiesz, co cię uszczęśliwi jeszcze? Wnętrze nowego Forda Rangera Raptora. Teraz masz taki wielki ekran, sportowe fotele, wirtualne zegary przed tobą, wielkie łopatki do zmiany biegu. Jak znacie wnętrze Forda F-150 w wersji Raptor, to bardzo podobne jest, to zbliżone, jest wnętrze ale, tutaj. Tak, ale takie jakby zmniejszone, żeby pasowało tak, do... Tak, bardziej kompaktowe, dokładnie. ...europejskich standardów. Tak, ale ekran mamy pionowo, bo w Stanach wszystko jest wielkie. Tak, ekran mamy ustawiony wertykalnie, nie horyzontalnie, jest duży. Kierownica wielki. Bardzo łudząco przypomina tę z wersji F-150. Która ma też na środku czerwony pasek do określenia położenia, więc wygląda to sportowo, wygląda to jakbyś miał samochód wyścigowy, można by powiedzieć, tylko oczywiście przystosowany do jeżdżenia w terenie. I no, jestem bardzo ciekaw przede wszystkim, jak się
jak to brzmi, chciałem powiedzieć. Bo jak się zachowuje na drodze czy w terenie, to wiem, podejrzewam. Ten z dieslem robił to świetnie. Myślisz, że będzie się zachowywać podobnie? Robił to świetnie, a ten pewnie będzie to robił po prostu jeszcze lepiej i wiesz tyle. Co, to jest jeden z samochodów, który bardzo często wspominam w tym podcaście, to jest Alpina 110 i to jest taki mój ulubiony sportowy samochód, bo jest taki leciutki. No. A z kolei drugim moim takim samochodem, który na pewno znalazłby się w moim garażu takich marzeń, właśnie byłby Ranger Raptor. I zastanawiam się... Czyli samochody z dwóch różnych biegunów. Dokładnie, ale oba są bardzo wyjątkowe w swoim, swój sposób. I zastanawiam się, czy nowy Ranger Raptor też będzie miał ten swój ogromny charakter. Myślę, że będzie miał dokładnie tak samo, jeszcze bardziej właśnie w stylu F-150. No ale skoro kosztuje powiedzmy te 350-360 tysięcy złotych, finalnie po jakiejś tam drobnej konfiguracji, bo przecież ten konfigurator Forda nie zakłada tutaj wielu mnogości dostajesz opcji. Dostajesz wszystko, kupujesz raptora, tak naprawdę wszystko, dostajesz wszystko. Dostajesz wszystko, a kupujesz tylko lakier i ewentualnie naklejki, czy jakieś tam... I tą pokrywę na pakę elektryczną, tak, też można to dokupić, więc powiedzmy, że tam w opcjach jest 15 tysięcy. A teraz ci zaskoczę, bo o tym nie rozmawialiśmy na spotkaniu redakcji przed nagraniem. Ale chciałem powiedzieć, że to w porównaniu, bo też właśnie rozmawialiśmy przed nagraniem. Chciałem tylko dokończyć, że niedawno też rozmawialiśmy przecież o Land Roverze Defenderze. Ty teraz przyjechałeś Land Roverem Discovery, a więc blisko. I o tym za tydzień. W porównaniu do Rangera Raptora, to jest właściwie ta sama cena za Land Rovera Defendera w wersji 90 i to takiego skonfigurowanego naprawdę już dosyć zacnie, takiego jak ja sobie konfigurowałem. Więc spośród tych dwóch, no chyba wybrałbym jednak Defendera. Tak, chyba że masz zupełnie inne potrzeby. Chyba że potrzebujesz przewieźć 7 osób. Chyba że tak. Bo wydaje mi się, że akurat w terenie mogą się zachowywać bardzo podobnie, wbrew pozorom. Może Defender jest delikatnie bardziej tam zdolny, ale ten też ma jakieś tryby. No rzeczywiście, to jest samochód sportowy do jazdy w terenie, a tamten jest typowo terenowy, jednak ja mówię do tego, żeby być Discovery, Defender, a ty zostałeś przy... Nie, no ja mówię Defender, o... Ranger Raptor, Ranger Raptor, oczywiście, ja tylko wspomniałem, że dzisiaj przyjechałeś samochodem z tej samej marki, o której teraz wspominam, a mówiłem o Defenderze kontra... jednak Rangerze Raptorze, więc tutaj ta sama cena właściwie za wersję 90, co prawda, nie 110, co Rangera Raptora z V6, podwójnie uturbioną, no ale z kolei Defender tutaj w tej cenie w wersji P400, czyli z rzędową 3-litrową szóstką, więc może nie tak daleko. To prawie jak 2JZ. Almost. 2JZ, man. Yes, nie Ingenium, nie dwulitrowe. Ciekawe, czy można zrobić swapa. Ale 400-konny. Defender z 2JZ. 1000 koni. Drag race. No, wystarczy, że jest z V8, supercharge, także chyba to mówi wszystko. Że wciąż ten samochód jest jeszcze dostępny, to niebywałe. Ale już tutaj zapowiedziałem. Jest news, o którym ci nie powiedziałem. News, czyli wiadomość, moi drodzy, w wolnym tłumaczeniu. Tak. Słuchamy. BMW M2 2022 zostało już testowane na Nürburgringu. Widziałem to brzydactwo, widziałem i to jeszcze bardzo dobrze, że jest w kamuflażu, mam nadzieję, że w takim pozostanie. 450 koni mechanicznych, dostępne z napędem na tył i co ważniejsze, z pełną kontrolą, z manualną skrzynią biegów. Będzie z manualem. Znaczy takie są podejrzenia przynajmniej. Także prawdziwy M-Town, prawdziwy Drift Town zostanie z nami i będziesz mógł zamiatać bokiem wszędzie. Czyli będzie M2 na P3K. Tak, zajęło mi trochę. Okay, ale tak dokładnie będzie. Na placu Trzech Krzyży będą drifty. Czyli będzie wbijanie jedyneczki i dzida. Rozumiem. Dobrze. Dokładnie, ale będzie... Mam nadzieję, że będzie na to pozwalała ta M2. Nie no, my to sobie tak tu żartujemy. Będzie każdym to razie, biegowy automat. W każdym razie, no właśnie. I już żarty siadły, już nie ma o czym rozmawiać. Tak. Ale to, co powiedziałem, 450 koni jest produkowane z 3-litrowego silnika benzynowego, rzędowego. Wcale się nie domyślamy, skąd ten silnik pochodzi. Dodatkowo dostajemy system iDrive 8, czyli ten wielki ekran zakrzywiony. Tak. Nie, to pierwszy raz, czy to pierwszy raz w MC, takiej prawdziwej oczywiście, nie mówię o elektrycznej, to pierwszy raz w MC. Chyba tak. O ile wcześniej jakaś inna MK nagle nie dostanie tego, ale... M340 już teraz dostanie, nie? Ale to nie wszystkie. No ale ja rozumiem, prawdziwa MK, nie mówimy połowiczne. O prawdziwych, a nie tam jakieś... takich, co tobie się podobają. Tak. Nie takich, które ja bym rzeczywiście kupił. Dokładnie. Dodatkowo, już wiemy, że wyjdzie wersja CS.
czyli przyszłości, poprzedniej. No, która ma wycisnąć z tej konstrukcji 150% możliwości. Co to znaczy? W sensie, że będzie miał, ten ma 400 ale wszyscy koni, tak? Tak piszą, także podejrzewam, że to było w informacji prasowej. 150%. Okay. 150% możliwości. Czyli będzie miało, co? Ale ty chcesz mi powiedzieć, że będzie miało 600 koni? Niemożliwe. 150%! Niemożliwe. To myślę, że już nikt na tym placu nie wyrobi tam. Ale zwiększono rozstaw kół. No. Z przodu i z tyłu dorzucono aż 5,3 cm. Także będzie bardzo muskulaturna struktura. To będzie taki samochód dla Pacheiro, dla prawdziwego Pakera, który jest drifterem. Dobrze, za nimi kryje się też wydajny układ hamulcowy. Tak. W kołach będzie. Tak. W kołach będzie. W kołach będzie ukryty, będą tak. Hamulce, tutaj nie ma żadnej innowacji. To niesamowite. Dostajemy też nowe światła LED. I to tyle z nowości. Jeszcze no jakby, to nie jest oficjalna prezentacja, tylko dostaliśmy takie zdjęcia z Nürburgringu, które jeżeli oglądacie nas na YouTubie, tak. to będziecie mogli je teraz wyświetlić. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy też w wersji wideo na YouTubie. Motoryzacyjny skrót tygodnia. Jeśli zastanawiacie się, jak wygląda tych dwóch chłopaków, co wam co tydzień opowiada o wiadomościach, to... Jeżeli nigdy nie mieliście okazji nas widzieć, w co wątpimy, ale może tak było... Albo po prostu chcecie zobaczyć te samochody, o których rozmawiamy, to wejdźcie na YouTube'a. I naciśnijcie subskrypcję. A tymczasem chyba przechodzimy do następnego segmentu. Tak? Już myślisz, że to jest ten czas? Bo wiesz tu co? Mamy dużo do opowiadania rzeczywiście. No, dużo się działo. Dużo się działo tak. W tym tygodniu. Także przechodzimy do testów MST. Zostałem zaproszony kilka tygodni temu właśnie na test Audi RS3. W Driflandzie pod Warszawą. Tomek Kuchar, pozdrawiam. Tomek Kuchar tam pragnę tam wolnego jest. Weekendu jak Kuchar. Pamiętasz to? Nie. No, z kryptowaluty od kotojelenia. Możesz tak nam, słuchaczom tak. I mi zakreślić postać? Tomka Kuchara? Dokładnie. Jezu, chyba bym się, nie będę się... Chyba bym się nie pokusił o jakieś sylwetki, charakterystyki Tomka Kuchara. No jest to jeden z najbardziej znanych kierowców rajdowych, także myślę, że to mówi wszystko. No. Także tak jak znacie innych pokroju Krzyśka Hołowczyca czy Kuzaja, no to tak znacie najpewniej Kuchara. I właściwie jest to również jeden z założycieli właśnie. Nie wiem, nie mam pojęcia, jaka jest tam struktura własnościowa, to nie jest istotne w tym momencie, ale jest to jakby oficjalnie tor Tomka Kuchara, właśnie Driveland. Bardziej należałoby powiedzieć taki autodrom, taki ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Bezpiecznej jazdy, tak. Tak, taki tor szkoleniowy, można by powiedzieć, na którym jednak da się jakąś taką nitkę ułożyć. Tak mi się wydaje. Miałem tam okazję testować Forda... Pumę ST. W wersji ST, dokładnie. Ty lubisz Fordy, nie? Czy ja lubię Fordy? Wiesz co, no jeździ kiedy mi się, pytają się, jeździ czy mi się Fordy? Dobrze, jeździ mi się dobrze, przyznaję. Nie jestem może fanem wykończenia wnętrza i stylizacji generalnie wnętrza żadnego z Fordów chyba, chociaż Mustang Mach-E już jest trochę wyższej klasy samochodem. To jeździ mi się naprawdę dobrze, a Pumę ST muszę pochwalić i nie dziwię się, bo chyba ten samochód zresztą dostał nagrodę za najlepszego sportowego crossovera. Najlepszego sportowego crossovera, czy SUV-a nawet. Nagrody Forda poprzedniego roku. No, wiesz, polskie nagrody, między innymi Mustang Mach-E też dostawał i to chyba nawet dwie. Okay. I tym się Ford zdecydowanie szczyci. Zresztą to oba te samochody są naprawdę dobrymi autami. To są dobre auta, tak. Trzeba też jakby zaznaczyć, że rzadko kto teraz produkuje słabe samochody. Owszem, chociaż o elektryfikacji Forda moglibyśmy mówić bardzo długo, ja teraz jestem na czasie, ale wiesz nie co, o to przejdźmy, nie o tym, przejdźmy do Audi, bo spędziłem właśnie uroczy dzień z bardzo smaczną kuchnią, bo gotował Mateusz Gessler nam w trakcie tego całego wydarzenia. W sensie on nie gotował, tylko przywiózł. Nie, gotował. Była cała kuchnia, tak, mogłeś patrzeć, jak sam kroi. Tam na Drivelandzie? Dokładnie. Jezu, naprawdę aż tak zrobili? Aż o taki poziom się pokusili? No, był. Proszę. Był on. Proszę, no to ciekawe, przejechał Defenderem 90. Tak? Tak. O, proszę. No. Takim ze snurkiel, to się nazywa? Ze snorklem, tak, no. Tak, no. O. Także... No to taki fan z niego jazdy w offroadzie? Nie wiem, ale bez wątpienia to pasuje do wizerunku takiego, wiesz, kucharza,
Nie? No, moim zdaniem pasuje. No nie wiem. Zazwyczaj w sumie o fryzjerach mówili, że jakieś tam auta do nich pasują, takie jak Audi TT. Ale nie wiem, taki Peugeot RCZ, ale o kucharzach to nigdy nie słyszałem. Mi się wydaje, że ci właśnie tacy najlepsi kucharze to taki, nie wiem, Gordon Ramsay albo ktoś inny, są tacy, wiesz, pełni charakteru, ludzie ostrzy, wszystko musi być na czas i tak dalej. Może, no ale nieważne. Ale tak, za każdym razem wchodzimy czyli w dygresję. Czyli okazję wszyscy mieli do tego, żeby się najeść za darmo. Oj, było bardzo smacznie. To dobrze. No. To dobrze, o to chodzi przecież w tym wszystkim. Było bardzo dobrze. No, słuchamy dalej. I cieszę się, bo cały event wyglądał w ten sposób, że byliśmy podzieleni na grupę. I najpierw były, w moim przypadku, się cieszę, że to tak wypadło, miałem jazdę RS3 po tym całym autodramie. Tak. Później miałem możliwość przejechania się elektrycznymi samochodami Audi. Ale jechałeś za kierownicą tego Audi RS3, a z boku siedział Tomek Kuchar? Czy jeden z jego instruktorów? Jeden z jego instruktorów i miałem też okazję usiąść na siedzeniu pasażera, gdy prowadził Tomek Kuchar. Okej. Okay. Także to było najpierw. Później jeździliśmy elektrykami, także miałem okazję się przejechać właściwie całą gamą elektrycznych samochodów Audi. A pod koniec wyszły takie sportowe samochody od Audi i było to Audi S8, RS3, RSQ3. No właśnie ostatnio mi się śniło, że kupiłem sobie RSQ3, wyobraź sobie. To obudziłem się z krzykiem. Najmniej mi się podobał z tych wszystkich. Ale, bardzo dobre, najmniej mi się podobał, ale z różnych powodów. Fajny. RS6 no. I było jeszcze, coś jeszcze było? A, było RSQ8. Mhm. No. Ale ja mówiłem poważnie, że mi się śniło, że kupiłem RSQ3 i za cholerę do dzisiaj nie wiem, dlaczego tak mogło być. Wiesz co, to jest samochód, który do ciebie trochę pasuje. No. Co ty gadasz? No. Przecież wiesz, że Audi RSQ3 kupiła sobie Little Monster, popularna Little Monster, czyli Angelika Mucha. Myślisz, że ten samochód do mnie pasuje? Wydaje mi się, że do niej nie pasuje, jeśli mam być szczery. W sensie wizerunkowo, nie wiem, może lubi ostrą jazdę. To zabrzmiało dwuznacznie. Nie, w żadnym wypadku nie o to mi chodziło. Ale ja wiem, że nie o to ci chodziło. Ale nie, bo to jest taki crossover, który... Jest taki poprawny po prostu. Właśnie, jak to nie, Audi. Właśnie wydaje mi się, że nie jest crossoverem trochę. Mam wrażenie, że jest takim... Jeździłeś tym RSQ3? Tak, no jeździłem. I co? No jest twardy, ale jednocześnie, wiesz, jak hamujesz, to się przegina troszeczkę do przodu. No wiesz, ona sobie kupiła w tym takim, jak to Marcin Mroziewicz mówi, komunikacyjnym kolorze, tym zielonym, takim neonowym. No takim też jeździłem. No właśnie. Mam wrażenie, że to auto w innym nie występuje, bo gdziekolwiek widzę to Audi RSQ3, to jest właśnie neonowe i zielone. Widziałem jeszcze czerwone. I żółte kiedyś. To się wyłamali. Białe kruki, no. Ale nie, wiesz, to jest dobry samochód, co do zasady. Ja podejrzewam, że jest po prostu dobry, ale nic więcej. Jest taki, jak dla mnie, jak go widzę, to jest bezpłciowy. Mimo, że wygląda na bardzo sportowy i dosyć krzykliwy. Nie, to akurat się nie zgodzę. On nie jest bezpłciowy. Co do tego, to ja nie mam wątpliwości. Ale nie brzmi. Już chyba gorzej trochę, no. Coś nigdy nie brzmiał. To jest problem. Tak? Ale tam nie ma tego silnika pięciocylindrowego. Tam jest pięciocylindrowy, 2,5-litrowy silnik. Tam jest ta pięciocylindrówka 2,5-litrowa? Owszem. Tylko w odróżnieniu do Audi RS3, którym jeździłem i do którego próbuję powrócić. No. To mamy czas. Mamy czas, owszem. No. Audi RS3 w wersji sedan lub hatchback posiada 400 koni i 590 Nm momentu obrotowego. No. A RSQ3 tak. posiada dalej 400 koni, ale 490 Nm. Okej. Okay. No. Tak, nie wiem, co odpowiedzieć w sumie. Mam mniej mocy. Czemu? Nie wiem, ale tak jest. Wiesz co, ten samochód jest twardy po prostu, w sensie ta RSQ3. Okej, okay, ale wiesz, do jechania po mieście od świateł do świateł wystarczy w miarę. Nie, tak, ale to ja bym kupił RS3, jakbym miał takie ambicje. No i tak większość pewnie zrobi. Ale jeżeli ktoś ma zakusy takie, powiedzmy, offroadowe, ale w takim cudzysłowie i to dosyć mocnym, no to weźmie sobie podwyższonego crossovera. Wiesz co, i ta RS3 cały dzień była męczona na tym torze i pod koniec jeszcze chłopaki brali jakąś tam, te chłopaki z tej ekipy tam, no. Instruktorzy tak. I sam Tomek Kuchar, jeszcze pod koniec jeździli i wozili całą resztę ludzi, którzy jeszcze chcieli się przejechać takie z Tomkiem Kucharem. Dokładnie. Okay. Także, ty też miałeś okazję, czy nie? No miałem okazję, tak. O, i super. Wiesz co, ale... No Tomek to fajny gość jest. Tak, to prawda, bardzo jest miły. Miałem okazję z nim dwa razy coś nagrywać.
Ale te samochody rzeczywiście zachowują się troszeczkę jak te Porsche na torze. To znaczy są nie do zajechania właściwie. Wait. Poczekaj. Znaczy przynajmniej na tym torze. Jakby to był dziewiąty dzień całego wydarzenia. Jedyne auta, jakie są nie do zajechania na torze, to Porsche i nikt mi nie powie, że jest inaczej. To prawda, ale te, przynajmniej według relacji instruktorów, były, którzy zwykle są jednak szczerzy. Wiesz co, no ten silnik jest dobry, po prostu jest dobry, sprawdzony. Ale oczekiwałbyś, że hamulce się przegrzeją albo coś takiego, a nic takiego nie miało miejsca. To też nie jest duży tor, pamiętaj. To prawda, ale właśnie dlatego hamulce... No, to tak, tu częściej ich pewnie używasz w sumie. No właśnie. Mniej mają okazję się schłodzić. Zależy też kto jak jeździ, bo to wszystko zależy od stylu. No, ale podejrzewam, że no i tak dostają, jak to się mówi, w dupę. Tak, bardzo, bardzo. Wiesz, no bo tymi samochodami ja nimi tak przyspieszałem od zera tam do 120 na takim torze, na którym później się ślizgaliśmy i uczyliśmy się nim driftować. Było to takie bezpieczne hamowanie z kurtynami. Z wyłączonym ESP i z włączonym i tak dalej. I co ciekawe, miałem lepszą reakcję z wyłączonym i lepiej sobie potrafiłem poradzić z samochodem, bo da się go wyprowadzić gazem niż z włączonymi systemami, ale... Zależy, jak jest ćwiczenie, tak. To tak, ale no. No. Dało się. No i było jeszcze to hamowanie na śniegu i tym takim zmrożonym, co oni mają, taką białą taflę. W każdym razie... Te samochody mocno tam są sprawdzane. Sam samochód jest szalenie przewidywalny w tym, jak się zachowuje, co jest dobrą rzeczą w przypadku samochodu sportowego. Tak powinno być w tym wypadku. Bardzo pewnie się prowadzi i jest taki, mam wrażenie, że odporny właściwie na każdego kierowcę, przynajmniej zdaje się takie wrażenie sprawiać. To znaczy, czasami siadasz do samochodu i wiesz, że większość ludzi się w nim nie do końca odnajdzie, bo jest bardzo, bardzo specyficzny. No. Albo nie jest łatwy do opanowania. Okej. Okay. I musisz jakby znaleźć swoje porozumienie z maszyną. W tym wypadku jest to, jeżeli jakby jeździłeś kiedyś sportowym samochodem, to w Audi RS3 się bardzo szybko odnajdziesz. I będziesz w stanie szybko nim manewrować, jeździć i w ogóle robić. Tak bym przewidywał, że tak będzie, bo w końcu to jest ten sam case co A45, które też ma być z założenia jednak prostym samochodem do opanowania, a jednak bardzo szybkim. No, także to, da się nim driftować, ma tryb driftu, ale myśmy go nie włączali, tylko wyłączane były wszystkie systemy bezpieczeństwa i na takiej płycie poślizgowej całkiem dużym kółku go się wprowadzało w poślizg i później samym gazem kontrolowało okrążenia. Okay. No i później został rozstawiony też taki mały tor, bardzo techniczny, tak, szalenie techniczny. I tam RS3 się bardzo dobrze sprawdzała. Właśnie podejrzewałem, że tam będę wpadał w te wszystkie pachołki, a okazało się, że nawet jak tak pociśniesz na granicy swoich możliwości, to samochód albo cię ratował, albo był na tyle łatwy do opanowania, że dało się. Także wydaje mi się, że dla wielu, wielu, wielu osób to może być bardzo fajna machina. Z tego, co widziałem, to nawet nie potrzebowaliście chyba płyt poślizgowych, bo cały dzień padało. Czy przynajmniej połowę tego waszego wydarzenia. Troszeczkę popadywało, tak. Ja jeszcze trafiłem na ten tor, kiedy zaczynało delikatnie kropić, także potrafił być suchy. Czyli także ogólne wrażenia Ogólne wrażenie z Audi RS3, wiesz co, jakbym szukał takiego super sportowego hatchbacka albo... Albo sedana. Albo sedana. Z przyspieszeniem poniżej 4 do setki. Tak, jest praktyczny, jest luksusowy. I jeszcze ma coś, czego już wiele samochodów nie ma, właściwie nic nie ma na rynku, czyli 5-cylindrowy silnik. Tak. No to dlaczego nie? Jedyne, co bym pewnie zrobił zaraz po zakupie, to kupiła Krapowicza do niego albo jakiś inny wydech, żeby mi głośniej pierdział. Ale co do zasady, to wiesz, to nie jest obowiązkowe, bo w środku przede wszystkim słychać silnik. Czyli tych pops and bangs nie ma. Trochę nie miałem okazji się przekonać, bo trzeba jednak wywołać, nie? A jak jeździsz po torze, to nie było ich specjalnie słychać, albo się na nich nie koncentrowałem. Okej. Okay. A jak z zewnątrz było słychać ten samochód? Bo domyślam się, że miałeś okazję też obserwować, kiedy inni jeździli. Był umiarkowanie głośny. Okay. Nie był ogłuszający, ale... Ale w miarę rasowy? Tak, tak, tak. Jest jednak wykastrowany, jak to mówię. Nie, nie. To jest sam dźwięk, jakby struktura jakby samego dźwięku została zachowana, tylko jest ciszej. Okej. Okay. Okej, okay, no bo ja pamiętam ten silnik 2,5 litra R5 z Audi TT
RS, no tam był jeździłem. Zdecydowanie głośniejszy. Ty chyba jeszcze jeździłeś jakąś wersją stuningowaną tego samochodu, nie, prawda? Nie, seryjną, taką z 2018 roku chyba. No to jeszcze bez filtra, GPF i w ogóle. No tak, bez tych wszystkich rzeczy, które obniżają ten poziom decybeli. No to było fantastyczne doświadczenie. To rzeczywiście dało się wyczuć, że to takie pół V10 jest. Taki, na takie rejestry wchodził. No, jakby chciał, oczywiście nie miał tych dodatkowych 5 cylindrów, ale widać było, że to takie baby V10. Wiesz, te silniki da się zrobić nawet na 700 koni, jak no, tam tak, je odpowiednio stuningujesz. Jak chcesz, to 1.9 TDI uzyskasz z 500. Także robią takie rzeczy, wiesz. Przy czym, no, ja nie wiem, po co ci więcej niż 400 koni w takim aucie, bo to i tak jest za szybko na ulicę. No. W 98% przypadków. No oczywiście. Ale dobrze wiedzieć, że tę moc masz. Właśnie, później jeździłem tymi elektrykami. Przejechałem się, najfajniejszą rzecz opowiem, Audi e-tronem GT, czyli tym... bliźniakiem Taycan. To nie była wersja RS, tylko to była GT. On ma tam chyba 485 koni. Zachowuje się właściwie identycznie jak Taycan, tylko w środku inaczej wygląda. Okej. Co było miłym zaskoczeniem. Bo okazuje się, że możesz mieć taniej właściwie Taycana. No tak, ale pewnie niewiele taniej. Ja właśnie nie interesowałem się cenami e-trona GT. Ja dzisiaj spojrzałem na cenę i jest tani o jakieś 50 tysięcy złotych. Chyba wolałbym Taycana. Ale w tej relatywnie niskiej różnicy to rzeczywiście tak. Tym bardziej, że Taycanów też jest więcej używanych. Także jeżeli byście chcieli mieć samochód od razu na rynku, to wydaje mi się, że Może. Nie interesowałem się elektrykami, więc powiem ci szczerze, że nie wiem, jak wygląda rynek wtórny elektryków, bo to dopiero raczkuje chyba u nas. No, wiesz, ale... co, Taycany są na rynku już od 2 lat, nie? No tak. Ale to nie są już... też te samochody, które ludzie kupują po to, żeby wyleasingować, a potem za chwilę je odstąpić. Nie, właśnie, i to jest chyba najfajniejsze, bo kupujesz samochód ekscentryków, tak, którzy 2 lata temu stwierdzili, no nie ma stacji ładowania, ale chcę mieć elektryczne Porsche. No także ten samochód prawdopodobnie jest też zadbany. Tak. No ale o elektryfikacji to moglibyśmy pewnie godzinami. Właśnie, RS3 pozostaje stabilne i responsywne w zakrętach. Co tam sobie jeszcze napisałem? No, pewnie już nic nie napisałeś. Kosztuje... Zdążyłeś w ogóle coś napisać? Tak, zrobiłem sobie notatki. No, kosztuje co najmniej 283 400 zł. Czyli zaczyna się od około 285 tysięcy. 283 400 za hatchbacka. Okej. Okay. Saloon, czyli sedan. 9 tysięcy złotych droższy. Także trzeba dopłacić. Nie pamiętam w tym momencie, bo jednak jest to dynamiczne. Od ilu zaczyna się A45 w wersji S? Bo... Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że nawet musielibyśmy wejść, pewnie teraz, z dnia na dzień się to zmienia. Tak, jakbyśmy teraz weszli i sprawdzili, to prawdopodobnie jak ten odcinek będzie opublikowany. Tak. No niestety, taka jest teraz rzeczywistość chora i rzeczywistość, za którą nie nadążamy. Jest dziwnie, no jakoś musimy się odnaleźć. Także to tyle. Może teraz opowiem o twoich doświadczeniach i później przejdziemy do mojego testu 911 Carrera GTS. No miałem okazję robić sesję zdjęciową Skody Enyaq iV w wersji Founders Edition, no, czyli takiej, której w ogóle nigdy nie widziałeś, mój okay. drogi. Founders Edition, czyli tam gdzieś poniżej 2000 egzemplarzy, które nie. w ogóle wyszły na rynek. Tak, wow. Wyobraź sobie, że jest limitowana Skoda, która kosztowała około 300 tysięcy złotych. Elektryczne. Owszem. Wiesz co, ale trzeba powiedzieć, że Enyaq wygląda imponująco. Jakby no jest ładną Skodą. Ma te wielkie felgi, to jest coś, na co bardzo szybko tak, zwracasz 21 uwagę. 21 cali, dokładnie tutaj jeszcze w wersji Founders Edition to jest taka edycja, która może trochę przypominać stylistycznie Cuprę, bo ma miedziane wstawki, miedziane dodatki i inny wzór felg, też zupełnie nie taki, jaki możecie sobie wybrać w każdej innej wersji Enyaqa w konfiguratorze, także próżno tam szukać. A właśnie, jeśli nie wiecie, Skoda Enyaq to jest elektryczna Skoda, w pełni elektryczna. Elektryczny SUV od Skody, no to... To jest bardzo duży samochód. 204 konie mechaniczne, to jest chyba ta wartość, która określa Enyaq iV w tej wersji, więc to nie jest bardzo szybki samochód. No, ale nie jednak... ma jakiejś takiej mocniejszej? Jest chyba. Nie, na razie nie ma. Różnią się tylko bateriami, bo jest oczywiście wersja 60, jest 80X, no i 80 Sportline i 80X Sportline. A to ciekawe, bo Enyaq wygląda na taki samochód, który mógłby być szybki. Mógłby, ale nie jest. To prawda. Okej.
Nie. Zawsze myślałem, że on ma jakieś tam 400 koni. Wartość newtonometrów jest wyższa, bo te z napędem na jedną oś, to są z napędem na tył, one mają... Czyli można driftować. No tak, dokładnie. Próbuj, powodzenia stary. Tak, i to są 310 chyba, czy 320 newtonometrów, gdzieś około tego, a ta najmocniejsza chyba, z tego co pamiętam, 425 newtonometrów. Wow. Znaczy to też nie jest... Nie, nadal... Znaczy to nie jest wolny samochód w żadnym wypadku, to jeszcze jest elektryk, także... Nie, no to jest szalenie wygodny samochód, przede wszystkim na tych 21-calowych felgach również. Nie można mu niczego odmówić. No i wygląda bardzo ładnie. Mieliśmy tę wersję w wersji Eco Suite, czyli taka wersja, która ma przypominać ekologiczne wnętrze jakiegoś apartamentu, powiedzmy. Bo tam, wiesz, w Skodzie Enyaq iV jest tak, że te standardowe wersje wykończenia wnętrza, bo teoretycznie nie powinno ich się nazywać wyposażenia, tylko raczej wykończenia wnętrza, one są podzielone na 5 i nazywają się jakoś tam Design Selection, chyba w ten sposób. Nie są to po prostu wersje wykończenia wnętrza, tylko nazywają się Design Selection. I wybierasz sobie spośród Loft, Lodge, Suite, Eco Suite i coś tam jeszcze, nie pamiętam. No i to każda z tych wersji wykończenia wnętrza ma basen? Ma charakteryzować właśnie jakieś inne wnętrze. Która jest all-inclusive? To jest moje pytanie. Co? Która jest all-inclusive? No to w której mam darmową kolę? Najładniejsza jest ta, którą mieliśmy, czyli Eco Suite. Okej. I to ma, wiesz, każda z nich charakteryzuje jakieś przykładowe wnętrze, takie katalogowe wnętrze, powiedzmy, tu, czy tu industrialne, czy jakieś bardziej. Energię też. No powiedzmy. Znaki tak. Jest cała filozofia, która za tym stoi. Nieważne, nie będziemy wnikać w szczegóły. Ale tutaj wersja kamienie. Eco Suite i jest to wersja, w której masz brązową skórę. Jest ładna, aczkolwiek powiem ci szczerze, że to auto miało 20 tysięcy przejechane kilometrów. Okay. I fotel kierowcy już wyglądał, no, nie używając jakichś dużych słów i bardzo krzywdzących, no wyglądał jakby przejechał z 5 razy więcej. Ja wiem, że to też zależy od sposobu użytkowania, natomiast no, nie wyglądał na auto, które właściwie jest nowe. Ja wiem, że to jest prasówka, chociaż to nie jest do końca prasówka. Akurat ten egzemplarz, on był w takim długim użyczeniu, nie mam pojęcia, kto nim jeździ. Może wiesz, może siedział w salonie i po prostu ludzie wsiadali i wysiadali regularnie. Nie, po prostu to oznacza, że ta skóra nie jest tak wytrzymała. Ekologiczna. Ona jest ekologiczna, pokryta ekstraktem z drzewa oliwnego i to masz taką przy... taką jak masz Skodę, jak w Volvo, masz przyszytą flagę Szwecji. Rozumiem, tak. To tak tutaj jest taki emblemat, że olive leather, coś tam. Ale mam jedną rzecz do powiedzenia, bo ja w Enyaqu nawet nie siedziałem, ale widziałem zdjęcia. Tak. Także jestem prawdziwym znawcą motoryzacji. To jest jedyna Skoda, przy której ludzie się zatrzymują i pytają, co to jest. I pamiętam, że jak jeździłem Citroenem w wersji EC4, to narzekałeś na mały wyświetlacz przed kierowcą. Tam też jest bardzo mały, tak? Ale trochę jednak większy niż w Citroenie nie EC4. Nie byłbym taki pewien. No i nie odpala się go z kluczyka, proszę cię. Skali samochodu... Do Citroena musisz włożyć kluczyk do stacyjki, to jest jakiś absurd. Nie musisz, tylko musisz wybrać opcję, która nawet nie jest droga. Nie wiem, dlaczego w prasowym samochodzie zdecydowali się jej nie wziąć. Właśnie, ja też nie. Ale to chyba coś potraktowali to jako atrakcję. Może. Nie widzieliście coś takiego? Patrz, wzięliśmy to do samochodu prasowego. Zobaczcie, robimy jak to jeszcze było. Zwykłe stacyjki. Tak. Tak. No a jeżeli chodzi o Skodę Enyaq iV, to w tym wypadku jak wsiadasz, to ona już jest odpalona. To trochę tak jak Volvo XC40, którym też miałeś okazję jeździć. W ogóle większość elektryków tak ma. No i Tesla choć też pierwszy tak raz ma. To widziałem w chociaż Taycanie. Chociaż nie wszyscy. Pierwszy Tesla raz to tak widziałem ma. W Taycanie. Nie, Taycan tak nie ma. Taycana Taycan ma, tak do Taycana ma. Masz guzik normalnie, jak włącznik do komputera. Nie. Tak. Jest włącznik, ale zwykle się włącza sam. Hmm? Mhm. No nie wiem, ja zawsze Taycana włączałem przyciskiem. No nie musiałeś. Wystarczy, że wybierzesz dy albo ry. No nie wiem, to już nieistotne. Natomiast tutaj nie ma nawet włącznika takiego. Chociaż okay. nie, fizyczny jest. Fizyczny jest, dobra, jest, ale nie musisz go rzeczywiście używać. To takie bardziej wyraźnie jest to zarysowane niż w Taycanie. Jeżeli mówisz, że tak jest, to niech tak będzie. No i ta Skoda ma też imponujący, dosyć duży ekran. Teraz nie pamiętam, ile cali tam na tej środkowej konsoli, ale jest ogromny. I co, system jest intuicyjny? Wiesz co, tak, ale mam wrażenie, że nie ma takiej rozdzielczości, chociażby jak to jest w niektórych samochodach konkurencji już dzisiaj. Niestety widać, szczególnie jak z bliska na niego patrzysz, to widzisz pewne mankamenty. Aczkolwiek nie powiem, żeby był brzydki, żeby coś mu tu za bardzo ujmowało, bo nie, ale to już nieważne. Natomiast
po tym samochodzie rzeczywiście widać, że to jest dla Skody model, który ma nie być tylko simply clever, że nie ma być tylko użyteczny, użytkowy, uniwersalny i praktyczny. No, w tym modelu na pewno. To jest samochód, który ma zadziwiać. Samochód nowoczesny, intuicyjny, ale przede wszystkim też estetycznie, estetycznych walorach. Bliźniakiem w gamie Volkswagena to jest ID4 chyba, prawda? Tak, ale raczej ID5, bo ID5 to jest taki ID4, tylko coupé. Okay, tak. Rozumiem. I tu można powiedzieć, że rzeczywiście no też Enyaq, jako że łączy sylwetkę Shooting Brake'a z SUV-em, no to można by powiedzieć, że bliżej ID5. A co jeszcze byłoby konkurencją? Masz... Z elektryków? No. Mustang pewnie, paradoksalnie. No tak. W jakiejś Mustang takiej najsłabszej... Mach-E. Najsłabszej wersji, żeby cenowo konkurował. No tak, no Mustang zaczyna się od 200, no on w sumie konkuruje, tak, to tylko w tej najsłabszej wersji, bo on się zaczyna od tylu, ile kosztuje Founders Edition w wersji Enyaqa. I co jeszcze jest? W przypadku Enyaqa. Co jeszcze jest? Nie mam pojęcia z takich SUV-ów typu coupé elektrycznych. Bo tego trochę na rynku teraz powstaje i w sumie to ciekawe. Tak. Ale no teraz nie pomnę, nieważne, pewnie jest kilka takich, jak wiecie, to piszcie, będziecie mieli właśnie okazję. Napiszcie nam. Będziecie mieli okazję. Wiem, że elektrykami to raczej nikt się nie interesuje. No chociaż tutaj mamy taką widownię, że może jednak. Dzisiaj dostałem wiadomość właśnie od jednego z moich widzów, czy naszych słuchaczy, nie wiem, nie wnikam, że kupił nowy samochód, zastanawiał się nad kilkoma innymi, spalinowymi, sportowymi i stanęło na Tesli Model 3 w wersji Performance. Czyli samochodu, którego nigdy nie testowaliśmy. I wtedy ja jeździłem. A nie, ty jeździłeś, przepraszam. No i, tak, wtedy stwierdziłem, słuchaj, no to super, gratuluję. Czyli coś się zmieniło jednak w społeczeństwie. No i stwierdził, że tak, że przy dzisiejszych cenach benzyny jednak szybciej podjął tę decyzję, którą miałby pewnie podjąć może za kilka lat przy następnym wyborze samochodu. Padło na Teslę. Odbiór ma, jak się okazuje, jeszcze w tym roku, także bardzo dobrze. No. Powiem ci, że ta fabryka... Zobaczymy, jak z jakością wykończenia. Fabryka w Niemczech chyba zdziałała cuda. Chyba ruszyła, tak. Ale ta cena podskoczyła. Mimo tego, że zużywa wody więcej. Tak, pamiętam, bo zapytałem go właśnie, jak cena, przesłał mi wydruk z konfiguratora. Jego cena tam wykraczała poza 300 tysięcy w wersji Performance, a jakieś kilka miesięcy temu, albo przynajmniej jeszcze w tamtym roku, kiedy jeździłem tym samochodem, nie wykraczała poza 300 tysięcy złotych, więc teraz wzrosła o jakieś... Naprawdę Tesla Model 3 w wersji Performance, czyli tej takiej całkiem szybkiej? 305 tysięcy. Okej. Okay. Mhm. Tak, to jest bardzo dobra cena. Bardzo dobrze wyceniony jest ten samochód, no ale to wiesz, domyśla się, że trochę coś za coś. Sam powiedziałeś, ciekawe jaka jest jakość wykończenia. No i właśnie tutaj zazwyczaj nie było. Bo z testami to nigdy nie wiadomo trochę, bo możesz trafić na bardzo dobrze dopasowany samochód, a możesz trafić na... Właśnie to jest loteria. Tak. No. Ale nie ma loterii bez wątpienia w przypadku Porsche 911 Carrera GTS, którym to spędziłem od piątku do poniedziałku czas. No, czyli Carrera GTS, czyli wersja, którą nigdy jeszcze nie jeździliśmy, aczkolwiek z 911 wspólnego dużo już mieliśmy. Owszem, tutaj pod maską, czyli za tylnią osią, znajdziemy sześciocylindrowy silnik, który potrzebuje benzyny 98, o mocy 480 koni mechanicznych. Czyli w takiej droższej. I maksymalny moment obrotowy produkuje w wysokości 570 Nm. Co by tu jeszcze o nim powiedzieć? To jest 3-litrowy silnik, też z podwójnym turbo, albo jak ty lubisz mówić, biturbo. A to jest, wiesz, różnica. Tak? No. Okej. Okay. Znaczy to biturbo... Są dwie turbosprężarki. Biturbo i twin turbo to jest różnica. Nie wchodźmy w szczegóły. Ale tutaj można powiedzieć, że tak, że bi to bi. Okej, okay, dobrze. No, to dwie. A pojemność bagażnika z przodu wynosi 132 litry. Mhm. Zbiornik paliwa wynosi 64 litry, o czym się przekonaliśmy, bo ta wartość akurat jest bardzo zbliżona do Carrera 4S, którą dwa lata temu pokonaliśmy bezdroża. 3,4 sekundy do setki, od 0 do 100, tylko tam z pakietem Sport Chrono. Tutaj ten pakiet jest w standardzie. Tak, bo nie da się zamówić wersji GTS bez pakietu Sport Chrono, co jest w sumie całkiem... Logiczne. Tak. A i co ciekawe, najważniejsze dla tego samochodu to jest Carrera 911 z napędem na tył. A taką jeszcze nie jeździłem po ulicach, tylko na torach. No, no i jak? Myślałem, że będzie się ślizgać. Fajno. Myślałem, że wejdzie, wiesz, Warsaw Drift. Need for Speed Warsaw. Okay. Raczej chciałem nawiązać do Tokio. Tokio, tak, Warsaw Drift. Tak, Warsaw Drift, ale nic takiego się nie stało. Czyli samochód mocno się trzyma drogi. Warsaw Drift, no.
Nie, to musiało mieć BMW. Fast and Furious. No nie. Ale też niemiecki. Nie, no, ale 911 tutaj, wiesz, wydawało mi się, że rzeczywiście będzie jakaś tam delikatna nadsterowność, a samochód się trzymał drogi jak nie wiem co. Trzymał się drogi. Jak szalony. Jak na szynach. Jak po szynach w ogóle jeździł. Bożeż ty mój, jak on to zrobił? I był na Pirelli P0. Proszę bardzo. Czemu wymieniłeś tę nazwę? Wiesz co, bo zwykle... Mógłbyś powiedzieć, że na P. Ja przepraszam, ale nie, bo zdziwiłem się, bo zwykle jak dostajemy prasówki na P0, to one się tak delikatnie gorzej trzymają w porównaniu... No to są opony, które trzeba dogrzewać. Tak, tak, tak. W sensie musisz rzeczywiście troszeczkę ostrzej pojeździć albo wystarczająco długo, żeby później wejść mocniej w zakręty. Ale powiem ci, że ja też mam w swoim samochodzie te opony i w sumie aż tak tego nie odczuwam. Tak? No. Nie wiem, jakoś ja miałem zawsze takie wrażenie, że... Ale nie dlatego, że je sobie sam kupiłem, tylko dlatego, że były od nowości. Się z samochodem. Tak. No, ale dlaczego to mówię? Że właśnie może dlatego, że było stosunkowo ciepło, one nie potrzebowały dużo czasu, żeby dotrzeć do tej temperatury, bo trzeba też powiedzieć, że jak one już się dogrzeją, to one trzymają bardzo mocno i są fajną oponą sportową. Mhm. Ale nie robimy teraz testu opony, robimy test GTS-a, 911-ki. W zakrętach ten samochód trzyma się rewelacyjnie, aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że z uwagi na to, że jeździliśmy tą wersją z napędami dwoma, tak, to musiałem delikatnie zmienić swój styl jazdy 911-ką. To jest jednak inny samochód zwyczajnie i to może zabrzmieć bardzo trywialnie, ale kiedy wsiadasz do tego samego auta w środku i na pierwszy rzut oka zachowuje się bardzo podobnie, to nagle ostrzejsze wersje wejście w zakręt mocno ci przypomina o tym, że masz napęd tylko na tył. Okej. Okay. Także to było delikatne zdziwienie. I nie wiem, czy jakbym sobie sam kupował 911, to chyba bym wziął wersję z napędem na 4. No, bo czujesz się... Miałbyś nią jeździć przecież. No właśnie, też wydaje mi się, że w zimie ten samochód mógłby, choć nie wiem, pewnie z dobrą oponą i z ostrożną jazdą i też mając jednak w głowie to, że masz samochód z napędem na tył, to wydaje mi się, żebyś sobie spokojnie poradził i nie byłoby żadnych problemów. Ale tak dla swojej świadomości... Ja jeździłem Xaro na chińskich oponach, gdzie leciałem, wiesz... Wiesz, ja najwięcej się ślizgałem nawet Fabią z silnikiem 1.4 i napędem naprzód, ale to tutaj nic nie zmienia. W sensie... Nie wiem, chyba wziąłbym jednak wersję z napędem na 4 koła i też rozumiem, dlaczego większość z tych samochodów w Polsce kupuje się z napędem na 4. U nas jest też kult napędu na 4 koła. Prawda. Bo wiadomo, ci, którzy mówią o napędzie na tył i lataniu bokiem, to są ci, którzy raczej nie kupują tych samochodów, a ci, którzy je kupują, formalnie kupują je z napędem na 4 koła. Wiesz, i taka jest prawda. Nie będziesz też codziennie latał bokiem, no. Nie, no dlaczego? Nie, wiesz, nie chcesz tego robić na każdym możliwym rogu? Ja nie wiem, czy ja... Znaczy, jestem... Potrafię ten samochód opanować, tak? No. I wydaje mi się, że wiele osób też by potrafiło, bo on ma jednak wiele tych wszystkich systemów, nie, które no, auto bardzo jest cię pilnują. Tak. Tym autem też się jeździ bardzo prosto. Tak, ale nie jest aż tak proste jak... RS3. No, okej, to nie jest poziom jakichś tam półsportowych hot hatchy. Ale nadal 911 daje... Nie, oczywiście. Bardzo złudną, pewnie można by powiedzieć, pewność siebie praktycznie każdemu. To prawda. Ale to też nie jest taki super łatwy samochód. W sensie to jest samochód, nie, który trudno wyprowadzić z równowagi, auto z wyższej półki umiejętności, jak i cenowej, tak. Ale nadal jednak bardzo przystępne w prowadzeniu. To prawda. Relatywnie. Zrobiło na mnie naprawdę ogromne wrażenie... Jest szybkie, wow. Sportowe. Niesamowite. Było właśnie czerwone. Tak się zastanawiałem, o czym będziemy rozmawiać w przypadku 911, którą wałkujemy tak od dobrych 3 lat, w każdej możliwej wersji. Ma prawie. Dużo miejsca, bo z przodu jest duży bagażnik. No, fajnie. Różnica pomiędzy wersjami, którymi już jeździliśmy, jest taka, że mocniej słychać silnik. Okay. Jest mniej wygłuszenia, zawieszenie jest trochę twardsze. Ale nie znacznie. Tak, nieznacznie. Spokojnie możesz nią jeździć na co dzień. Jak ustawisz w tryb normalny, to nie będzie ci to w ogóle przeszkadzać. Był system podnoszenia przedniej osi, także przejedziesz przez wszystkie... Prawie.
No chyba, że będą absurdalnie wysokie. No to tak, tak, tak. No, ale okej, okay, pomaga ci to... Zaparkowałem na starym mieście, gdzie był taki ogromny ten no. krawężnik. Tak? Także wjechałem i w ogóle nawet nie zapiszczał żaden sensor. Nie było żadnego problemu. No, może miałeś wyłączone po prostu i nawet nie wiesz. No i porysowałem Porsche. Porysowałeś felgę na pewno. Tak, na pewno. Felga za 20 tysięcy. Muszę, wiesz, sprzedać nerkę teraz. Nie, ale... I dołożyć jeszcze zdyszkę. No. Teraz jest bezprzewodowa Apple CarPlay w Porsche. To jest to się zmieniło. Tak. Dalej w 911-kach, przynajmniej prasowych, nie ma ładowarki indukcyjnej. Nie, i długo jej nie będzie, myślę, że nigdy. Znaczy, no. Chociaż ja nie, nawet chyba nie wiem, czy tam nie, wiesz, nie ma czy takiej opcji. Nie, chyba nie ma. To jest się, ciekawe, bo jest miejsce na telefon. I jest ta... schowek na telefon. Tak, jest, ale jest, nie ma jest miejsce na telefon i tam idealnie by pasowała ta ładowarka. I w Caymanie jest tak samo. I nie ma tam ładowarek. Nie, w Caymanie nowym już jest. Nie ma. No jeździłem nowym Caymanem w grudniu. No, a... I później GTS-em też jeździłem. I co, była ładowarka? Była ładowarka indukcyjna. Co ty gadasz? No. No ja ostatnio konfigurowałem to z dwa razy Caymana. I było tylko schowek na telefon. Ale nie ładowarka. To może z uwagi właśnie na ten brak dostępności. Nie mam może pojęcia. Wyłączyli z konfiguratora. Nie wiem. Bo podobno właśnie przy tych ładowarkach użyło się bardzo dużo tych słowa, które było bardzo modne na początku tego roku. Tak. Mikroprzewodników, półprzewodników. Mhm. Także może dlatego nie ma już. Nie wiem, ale ja pamiętam z konfiguratora, że jest schowek na telefon. Ale okej, okay, dobra, może dobra. Jest tam ładowarka. W tej 911 nie było. No. Jedyna rzecz, to jest nasza prawdziwa porada motoryzacyjnego skrótu tygodnia. Tak, no. Jeździliśmy już trochę 911-kami. Tak. Nie kupujcie kierownicy z Alcantary. Nie, to w żadnym samochodzie, to nie polecamy. Tak, ale w 911-kach jest jeszcze tak, że jak masz słońce, które pada na tą kierownicę, to jak później wejdziesz do tego samochodu i załóżmy był to samochód prasowy, mhm. który akurat w tym przypadku miał przejechane 15 tysięcy. No to już dużo jak na Porsche. Tak, to wydaje mi się, że jestem chyba ostatnią osobą, która... Ale oni zaczęli zwiększać te zasięgi, w sensie, no tak, te przebiegi. No nieważne, no i świeci słońce i co? To ta kierownica z Alcantara, ona bardzo dobrze pochłania gazy pot, się pobudzają. Pot z rąk, wiesz? Mhm. I ostatnią rzeczą, którą chcesz po wejściu do swojego samochodu za 1 000 000 złotych, to jest poczuć pot. Wszystkich dziennikarzy, którzy jeździli przed tobą. Osób, które dotykały tej kierownicy. Także nie róbcie tego, bo podejrzewam, że tak samo dobrze łapie wasz pot. No. No. No nie, to jest materiał, który naprawdę trzeba konserwować. Dbać o niego. Dbać o niego, zabezpieczać. Tak, to jest dobre auto. Mimo tego, że jest auto, przyjemny w dotyku. To jest wtedy dobre auto, dobre wyposażenie do tego, żeby usiąść w rękawiczkach. To tak, jest ten moment, kiedy możecie nie wyglądać jak pajace, tylko możecie założyć pełnoprawnie rękawiczki. Ale nie do takiej swojej skórzanej kierownicy. Właśnie straciliśmy połowę słuchaczy, podejrzewam. Ale no... Wiesz co, nie wiem, no ja bym wziął ze skóry po prostu. Koniec. Do rozmowy. No, ja całe też. Wnętrze masz ze skórze. Możesz wziąć fotele z Alcantary, to ma sens, bo wtedy się tak bardzo nie grzeją, jak świeci słońce. Let's say. Ale z kolei, jak weźmiesz z Alcantary fotele w Porsche, to nie masz wentylowanych siedzeń, uh-huh. które są najfajniejszą opcją 911, zaraz obok dachu panoramicznego. Trzeba bardzo uważać też z doborem foteli, bo te sportowe... Nie mam już tego problemu. Umiem chyba, sobie chyba ustawić. Chyba Jaśka sobie tam podłożyłeś. Nie, umiem je ustawić. Uh-huh. No to ja nie wiem, to ja nie znalazłem jeszcze tej pozycji tam w tym aucie. Ja nie wiem teraz dokładnie, które to są fotele, ale ja pamiętam skonfiguratorowe. Są albo, chyba są komfortowe i są te sportowe. Są w dwóch zakresach regulacji, bo jest chyba 8 i 14 stopniowe, albo 8 i 14. Myśmy wtedy nie chyba pamiętam. Mieli 18 stopniowe, bo Patryk wspomina to, że właśnie jak 2 lata temu pojechaliśmy i zrobiliśmy dużo kilometrów w przeciągu bardzo krótkiego czasu 911 4S. I w Caymanie jest bardzo podobnie. Ja w Caymanie też tego problemu już nie miałem. Ja miałem. To... Mieliśmy problem z ustawieniem fotela dla kierowcy, co ciekawe, bo tak, za pasażera dało się ustawić. Ale to chyba też ze względu na to, jaką pozycję ty przyjmujesz. Być może. Jak siedzisz, to jesteś bardziej rozluźniony na prawym fotelu, a jednak jak siedzisz za kierownicą, przyjmujesz zazwyczaj inną pozycję. Nie wiem, w każdym razie regularnie się zmienialiśmy głównie dlatego, żeby odpoczął nam kręgosłup, a nie dlatego, że byliśmy zmęczeni. Nie, to na pół godziny to było dobre, ale... tak. No chyba, że się sportowo tym jeździ i nie zastanawiasz się nad tym, czy jest ci wygodnie, czy cię bolą plecy, czy nie. Masz te chwile, kiedy jeździsz w zakrętach, interesuje no tak, cię tylko skupienie na samym prowadzeniu. Na co dzień, no. No właśnie.
Więc nie, no to trzeba bardzo uważać. Ja teraz w tym momencie nie pamiętam, które to były fotele i nie mam pojęcia, czy te inne opcjonalne byłyby lepsze. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo personalna opcja. No to na pewno. W sensie to jest wzrost, super jednostkowe. Uwarunkowania tak. różne, tak, czy choroby kręgosłupa. Po prostu uważajcie. Ja zawsze uważam, że najpierw do auta trzeba wsiąść. Jak macie te okazje, myślę, że jakieś demówki gdzieś są. Właśnie, wejdźcie do takiego salonu Porsche i zapytajcie się, czy możecie sobie posiedzieć godzinę. Tak, nie, no jak pokażecie, że macie pieniądze, czyli dobrze się ubierzecie. Udając, że prowadzicie. Dobrze się ubierzecie, no to trzeba założyć jakąś Balenciagę, Pradę albo coś innego. To pewno nie potraktują was jak idiotów. Po prostu wejdź i usiądź. No dobra, było nam bardzo miło, że nas słuchaliście. Mam nadzieję, że następnym razem też będziecie, a jeżeli chcecie nas zobaczyć, to wejdźcie na naszego YouTube'a. Mamy też social media, które na pewno fajnie by było, jakbyście zobaczyli. Wrzucamy tam też czasami takie malutkie ekskluzywy, tak. nowości, informacje. I za wszystkie niepoprawne żarty z tego odcinka. Przepraszamy, co złego to nie my. Dokładnie. Także noście rękawiczki. Zdajcie zarobić tym, którzy je produkują. A to ładnie wygląda. Wspierają na zdjęciach. Wspierają polski biznes. Na zdjęciach tak. No to fajnie wygląda. Zgadzam się. Ja dalej mam przed oczami, jak masz drewnianą kierownicę, kiedyś na Instagramie wszedłem... Właściwy kierunek. Wszedłem na taki profil, gdzie gość prowadził Vantage'a V12, tego jesteś, poprzedniego. Jesteś gościem z klasą po prostu. No i jak jeszcze masz to tak wygląda, to nie znaczy, że nim jesteś, bo założyłeś rękawiczki. Vantage'a V12. Okej. Okay. To ma swoje uzasadnienie w konkretnych przypadkach. I to nie jest rzeczywiście coś, co powstało po prostu do zdjęć. Poza tym, wiesz, możesz sobie ale wtedy kiedy włożyć masz kieszonkę w koszuli. W swoim A45, to nie potrzebujesz rękawiczek. Dobrze, i tym miłym akcentem pamiętajcie, żeby nas subskrybować tak. na Instagramie, Boże, Spotify'u, YouTubie, wszędzie. Wszędzie. Dokładnie. Naciśnijcie ten subskrybuj, to nam bardzo pomaga. Tak jest. A jeżeli jakiś sponsor chciał się do nas odezwać, to na dole jest mail, tak, do którego możecie napisać. Słońce. Tak, albo ja tutaj mam wodę mam. Tak, też. O. Wodę też pijemy. Też pijemy. Soki wszystko pijemy. Wypijemy. Energetyki wypijemy. Wszystko wypijemy. Jakiś czas temu piliśmy frugo. Także będzie nam bardzo miło, jeśli zechcecie nam pomóc. Tak. Zapraszamy, moi drodzy, a was jeszcze raz zachęcamy do subskrybowania i do słuchania następnego odcinka. Żegnamy się. Mikołaj Stachowiak. Patryk Brzozowski. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.